Bardzo prosimy Cię o odprawienie nam mszy prymicyjnej, czyli właśnie pierwszej mszy w swoim kościele parafialnym, w swoim domu. Prymicje księdza Antona Wasylyszyna w Draganówce koło Tarnopola. Ksiądz Anton Wasylyszyn, który otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w katedrze lwowskiej w niedzielę 21 maja, odprawił pierwszą mszę świętą w swojej rodzinnej parafii Matki Bożej Śnieżnej w Draganówce koło Tarnopola. Kościół był wypełniony wiernymi parafianami, a także gośćmi, którzy przybyli na uroczystość, m.in. przełożeni seminarium duchownego, księża, klerycy, rodzina i przyjaciele neopresbitera. Kazanie podczas mszy świętej prymicyjnej wygłosił ksiądz dziekan Andrzej Malik z Tarnopola, który zachęcił nowo wyświęconego księdza do miłości Boga ponad wszystko. Nowo wyświęcony kapłan wyraził wdzięczność Bogu i ludziom, którzy pomogli rozpoznawać powołanie i wspierali go na drodze do kapłaństwa. Na zakończenie mszy świętej ksiądz Anton udzielił błogosławieństwa prymicyjnego księżom, siostrom zakonnym, bliskim i wszystkim zgromadzonym wiernym. Warto przypomnieć, że jest to szczególne błogosławieństwo, podobne do papieskiego, z możliwością otrzymania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Uroczystość skończyła się wspólną agapą. Beriť i jeszcze z całości cenie ciało moje, które za was bude wydane. Нехай Господь помножить в тобі благодать Святого Духа, отриману через покладення рук, щоб ти був гідним слугою Христа і вірним доморядником Божих тайн. Нехай вас благословить Господь Саваот, щоб ви втішалися тривалим тілесним і душевним здоров'ям. Нехай Бог сповнить усі ваші прохання і підтримає ваші заміри. Нехай Господь, якому ви обіцяли вірно служити, сам стане вашою нагородою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.